Pasażer atakuje kierowcę autobusu i szybko żałuje swojej decyzji. Pasażer, 25-letni mężczyzna, narzekał podczas jazdy i mówił, że czuje się niekomfortowo na krętych drogach. Kierowca zatrzymał autobus, poszedł na jego tyły i zapytał, czy pasażerowie chcą odpocząć. Nikt się nie odezwał, więc kontynuował on jazdę. Gdy grupa dotarła do celu, niezadowolony pasażer podszedł do kierowcy. Powiedział mu kilka słów, po czym spoliczkował go trzykrotnie. Kierowca jednak nie pozostał dłużny i przeszedł do kontrataku. Następnie wyrzucił mężczyznę z autobusu i na odchodne zaserwował mu jeszcze jedną lutę w twarz. Policja uznała zachowanie kierowcy jako samoobronę i nakazała pasażerowi zapłacić równowartość 1200 zł kierowcy za straty moralne.